Czołem widzowie, odwiedziłem w końcu Mińsk. Mazowiecki film z dzisiaj, jak to wrzucam na YouTube'a, czyli 12 października. Generalnie o tej wycieczce pisałem już jakiś czas temu na fejsie. Jest z opóźnieniem, ale jest i polecaliście najczęściej tego Esnafa, Zumi, Kraft Kebab i Avanti. Byłem w Zumi, niestety dziś zamknięte, ale za to nagrałem Orient, jak dobrze pamiętam. Dziś skupimy się jednak na Esnafie Lokantacji. Jak wiecie, lokal ten znajduje się także w Warszawie, w Zagłębiu Kebabowym i zbiera dość pochlebne recenzje. Ja odwiedziłem ich w Mińsku i mięso również wygląda, jak i smakuje, bardzo dobrze. Napisane, że to baranina, ale to pewnie wołowo, baranie z dodatkiem. Czuć leciutko ten posmak barana, czuć tego w tym mięsie delikatnie taki posmak, ale delikatnie tylko. Nieco słonkawe, skąpane w sekretnej mieszance przypraw, było bardzo smaczne. Wersja mała za 20 zł, bo w planach było odwiedzić więcej niż jeden lokal. No i wiadomo, że w tej cenie nie będzie nie wiadomo ile tego mięsiwa, ale props, że w cenie małej, bo 20 zł idzie zjeść kraftowego kebsa. Ja wziąłem z sosem mieszanym do dozowania, stoją sobie na stolikach, ale mój i bez tego był dość soczysty. Wziąłem z mieszanym, ale ostrość nie smyrała jakoś mega, delikatnie muskała i to jedyna rzecz, do której można by się przyczepić. Lawasz świeży, warzywa nie były gorące, nie zrobiły się kluchy. Zapychaczy w postaci kapusty brak, tu bardziej tak zbliżony kebab do oryginału. Zrobiłem fotkę mięsa i jak wygląda bułka kolegi za 28 zł. Łukasz zadowolony, podjadł, mówi, że w sam raz, a ja jakbym miał ocenić ten lokal w skali od 1 do 10, to wydaje mi się, że 8 z plusem będzie jak najbardziej ok. 8,5, czyli dawno nie jadłem w Zagłębiu Kebabowym, więc niebawem się wybiorę i porównamy Snafa do Sapko i Tendura oraz porównamy sobie, jak wypada ten lokal w Mińsku w porównaniu do tego z Warszawy. Jeśli chodzi o Mińsk Mazowiecki, to jest chyba najlepsze miejsce z tego rodzaju produktami, chociaż może ten Orient namieszać, nie wiadomo, albo Avanti, zobaczymy. Ale mówię, jak na Mińsk, to w Esnafie jest naprawdę bardzo w porządku, jak najbardziej polecam i to tyle. Pozdro.